Zapraszam do obejrzenia pierwszego filmu z materiałami pomocniczymi do ćwiczeń audytoryjnych z przedmiotu drogi kolejowe. Film pierwszy poświęcony jest zagadnieniu skalowania skanu mapy w programie AutoCAD. Pierwszym zadaniem będzie utworzenie pustego rysunku w formacie DWG. W moim przypadku nazwałem go mapa DWG. Ten rysunek został zapisany w tym samym folderze, w którym znajdują się wszystkie skany map topograficznych, które będą przeze mnie wykorzystywane. Na karcie wstaw wybieram polecenie dołącz, wskazuję skan mapy topograficznej, który będę wykorzystywać. Następnie wybieram następujące polecenia. Typ ścieżki, brak ścieżki, skala określ na ekranie, punkt wstawienia określ na ekranie, klikam OK. W dowolnym miejscu w obszarze modelu wstawiam rysunek. Jeżeli chodzi o współczynniki skali, na razie naciskam Enter, nie zmieniając ich. W obszarze modelu został wstawiony obraz rastrowy z mapą topograficzną. Celem tego ćwiczenia jest takie wyskalowanie tego obrazu rastrowego, żeby jedna jednostka w kadzie odpowiadała jednemu metrowi w terenie. Ułatwieniem dla właściwego wyskalowania mapy jest fakt, że mapa topograficzna, z której korzystamy, jest to mapa w skali 1 do 25 tysięcy, posiada siatkę kilometrową. Siatka kilometrowa rysowana jest w obszarze mapy. Odległości pomiędzy kolejnymi liniami siatki wynoszą 1000 metrów w terenie. Policzmy, ile znajduje się tutaj punktów przecięć linii siatki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć w poziomie i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i tyle samo w pionie. Narysujmy więc siatkę z linii w programie AutoCAD, której odległości pomiędzy kolejnymi liniami będą wynosiły 1000 jednostek. Ponieważ chcemy narysować siatkę złożoną z 9 linii, narysujemy pierwszą linię o długości 9000 jednostek. 9000 jednostek, następnie do narysowania siatki wykorzystamy polecenie szyk. Naciskamy Enter. Zaznaczamy utworzony szyk, wchodzimy w jego właściwości i zmieniamy liczbę kolumn na 1. Odstępy między kolumnami nie mają znaczenia, dlatego że mamy tylko jedną kolumnę. Liczbę wierszy, tyle ile chcemy mieć linii siatki, czyli 9. Odstępy pomiędzy wierszami, 1000 jednostek w kadzie, które będą odpowiadały 1000 metrom w terenie. Dokładnie tak samo robimy z pionowymi liniami siatki, a zatem rysujemy pojedynczą linię, korzystamy z polecenia szyk, naciskamy Enter, zaznaczamy narysowany obiekt, wybieramy tym razem liczbę kolumn 9, odstępy pomiędzy kolumnami 1000, liczba wierszy 1, odstępy pomiędzy wierszami nie mają znaczenia. Następnie skorzystamy z polecenia kopiuj z punktem bazowym i wklej jako blok. Zaznaczamy obraz rastrowy, wybieramy kombinację klawiszy Ctrl, Shift, C. Wskazujemy na pierwsze przecięcie linii siatki w lewym dolnym rogu, a następnie za pomocą kombinacji klawiszy Ctrl, Shift, V wklejamy obraz rastrowy jako blok w lewym dolnym narożniku narysowanej przez nas siatki. Dla ułatwienia pracy zmierzmy porządek rysowania w taki sposób, ażeby obraz rastrowy znajdował się na dole. Ze względu na fakt, że wkleiliśmy ten obraz jako odniesienie do bloku, warto zwrócić uwagę, że w jego właściwościach mamy takie dodatkowe polecenia jak skala X, takie dodatkowe właściwości jak skala X, skala Y i obrót. Naszym celem jest to, ażeby jedno pole siatki kilometrowej na mapie pokryło się z jednym polem siatki kilometrowej narysowanej w kadzie. A zatem widzimy, że ten rysunek musimy zwiększyć. Zobaczmy, wybierzmy na razie skalę po X 20, po Y 20.
Spójrzmy. Ten kwadrat utworzony, ten kwadrat będący polem siatki kilometrowej na mapie znajduje się wewnątrz kwadratu siatki narysowanej przez nas w CAD-zie. W związku z tym musimy jeszcze zwiększyć tą skalę. Zaznaczamy ponownie odniesienie do bloku i spróbujemy z wartością 24. Po x, 24 po y. Zobaczmy, widzimy, że konieczny będzie tutaj jeszcze obrót. Powiedzmy, że obrót o 2 i jeszcze dodatkowe zwiększenie skali po x i skali po y. Patrząc tylko i wyłącznie na pierwsze pole siatki, wydaje się, że osiągnęliśmy zamierzony cel. Niemniej jednak warto zawsze to zweryfikować na ostatnim polu siatki. I widać, że tutaj mamy już dosyć duże przesunięcia. W związku z czym w pierwszej kolejności moglibyśmy spróbować zmienić skalę, zmniejszyć ją po y, 24.8 na przykład, zwiększyć ją po x, 25.1 i w tym momencie mamy zgodność również w prawym górnym narożniku siatki. Ale jeżeli spojrzymy w lewo, to okaże się, że jednak mamy tutaj pewne przesunięcie wynikające z niewłaściwego zadeklarowania wartości obrotu. W związku z czym spróbujmy z obrotem na przykład 2,2. Nie w tą stronę, a zatem 1,8. Być może 1,7 da nam jeszcze lepszy rezultat, tak? I teraz ponownie musimy zweryfikować naszą skalę po x i po y. Zobaczmy, po x ta skala będzie musiała być mniejsza, być może 25, a skala po y będzie musiała być większa, 24,9, a może również 25, nie, trochę za dużo, więc wróćmy, 24,95. W tym momencie uzyskaliśmy przeskalowanie skanu mapy, które jest wystarczające dla celów realizacji ćwiczenia projektowego z przedmiotu drogi kolejowe, czyli projektu wstępnego odcinka linii kolejowej.